Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest podinspektor Andrzej Machowski. Witam serdecznie, inspektorze. Witaj Arturze, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Podinspektor Machowski, policyjny podinspektor, dzisiaj już w stanie spoczynku. Przede wszystkim prezes Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, biegły sądowy ponadto oraz ekspert w branży ochrony osób i mienia. Tym samym macie już Państwo pierwsze sygnały, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale to wszystko także połączymy z pewnym zagadnieniem, które staramy się w podcaście coraz częściej podnosić, czyli tak naprawdę takiej drugiej kariery, kariery po karierze, czyli co mundurowi mogą robić przechodząc na emeryturę, czy po prostu przechodząc do cywila. Andrzeju, to pytanie już kiedyś w podcaście padło do Twojego kolegi z branży. Niemniej zapytam, od czego to wszystko tak naprawdę się zaczęło dosłownie w paru słowach. Jakbyś mógł powiedzieć, jak ta branża i ochrony i branża dotycząca detektywów, właściwie wszystko, co w pewien sposób przecież dzisiaj przynajmniej koncesjonowane. Od pewnego czasu koncesjonowane, a w zasadzie od dawna. Natomiast wracając do tej myśli, którą wcześniej podałeś, życie po życiu, ciekawe skojarzenie. Co prawda z czym innym mi się kojarzy, z taką książką dotyczącą śmierci klinicznej, ale faktycznie tak jest. Policjant, przechodząc na emeryturę, musi dokonać pewnego wyboru. Ja w zasadzie, no teraz się okazuje, że to już 11 lat, jak jestem na emeryturze. Nie wiem kiedy to pstryknęło jak palcem. Jak sobie przypominam ten 2011 rok, wrzesień, 15 wrzesień, urodziny, 50 lat i odejście na emeryturę, to był piątek. Sobota, niedziela, chwila odpoczynku, bo był jeszcze Abrahama dla urodziny i pożegnanie pracy, a w poniedziałek już byłem daleko, bo w Płocku, prowadząc zajęcia w projekcie unijnym dotyczącym właśnie szkolenia branży security. Skąd to się wzięło? W zasadzie to chyba w trakcie pracy w 2000 roku po raz pierwszy w Komendzie Wojewódzkiej w Wydziale Prewencji, gdzie wtedy już pracowałem, pojawiło się pismo z takiej prywatnej uczelni z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imieniem biskupa Chlonda, które chciało no, jakiegoś człowieka, który byłby w stanie poprowadzić zajęcia dla studentów z zakresu ochrony osób i mienia. I byłem, z tego co się orientuję, to chyba jednym z pierwszych policjantów, który pracował, uzyskał na to oczywiście zgodę komendanta wojewódzkiego policji i od tego zaczęła się moja historia związana z szerzeniem kultury bezpieczeństwa, jak ja to ładnie nazywam, posługując się pojęciami profesora studenckiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego Instytutu Socjologii, przemiłego, przesympatycznego człowieka, który miałem okazję poznać, rozmawiać dzisiaj, nie wiem czy jeszcze chłopisko żyje, bo już wtedy był wiekowy i od tego się zaczęło. Oczywiście w trakcie, czyli ten 2000 rok, 2004, to było przygotowanie pod ewentualnie właśnie pracę, poszerzenie kompetencji, kwalifikacji w tym zakresie, studia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Mechatroniki wraz z Polską Izbą Ochrony, bo wspomniałeś ekspert, jestem rzeczoznawcą Polskiej Izby Ochrony z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, ochroną osób i mienia. I w zasadzie od tamtej pory to kolejne jeszcze zdobywanie, podnoszenie kwalifikacji to analiza ryzyka i Wyższa Szkoła z kolei w Dąbrowie Górniczej biznesu, studia podyplomowe. Starałem się, pracując w policji, zdobywać i nową wiedzę i kształcić się w myśl
no, starej zasady. Dzisiaj musimy się uczyć całe życie tak de facto, że można było istnieć na współczesnym rynku pracy. I w zasadzie tak do dzisiaj się dzieje, ponieważ choćby będąc rzeczoznawcą, co roku musimy zmieniać, uczyć się, brać udział w szkoleniach, które dają uprawnienia na kolejny rok pracy z tytułem rzeczoznawcy. Ktoś powie, a po co ten tytuł i co on w ogóle daje? No choćby będąc biegłym sądowym, jeszcze nie tak dawno tytuł rzeczoznawcy umożliwiał podniesienie o 50% stawki bazowej za godzinę pracy biegłego. Co prawda te przepisy się zmieniły, już niestety nie działają, to tylko tytuł naukowy umożliwia zwiększenie, natomiast jest to pewien prestiż. Polska Izba Ochrony zrzesza kilkaset firm, jesteśmy na liście, jest nas w całym kraju niewielu, bo pewnie 20 kilku, w związku z tym jest to pewna nobilitacja, pewne potwierdzenie jakichś kwalifikacji, umiejętności, wiedzy. I to bardziej w takich kategoriach to oczywiście traktuję. Pytałeś o między innymi branżę security, detektywistyki, czyli ten prywatny sektor bezpieczeństwa, jak ładnie jest nazywany, i to, co staram się na przestrzeni lat, myślę, kreować, czyli pojęcie tak zwanego detektywa korporacyjnego albo menadżera bezpieczeństwa, bo tych określeń jest wiele. Andrzeju, do tego na pewno wrócimy, bo chciałbym szerzej ten temat trochę potraktować, bo on nie jest do końca taki oczywisty, ale jakbyś mógł się odnieść też do samej branży, bo trochę też już powiedziałeś o tym, jak twoje przejście wyglądało, więc też o tym powiemy, co poradzić osobom, które zastanawiają się nad tą karierą po karierze, ale jakbyś mógł powiedzieć o samej branży, kiedy ona się rodziła, o dość szczególnej ustawie też tak naprawdę, jak wygląda dzisiaj, jakie są te bolączki, bo to też może być ciekawe zestawienie z poprzednim tak naprawdę odcinkiem, w którym o problemach branży ochrony rozmawialiśmy, bo jednak no, każdy z praktyków będzie widział inne problemy, mankamenty i nie chodzi o to, żebyśmy sobie ponarzekali, ale jednak bezpieczeństwo jest tym dobrem jednym z ważniejszych, by nie powiedzieć, że najważniejszym, więc musimy wspólnie o nie dbać. Dlatego jeżeli jest coś, co można zmienić, naprawić, co samej branży w pewien sposób dokucza, no to chyba trzeba do tego dążyć. W branży, jak w wielu pewnie sferach życia politycznego, gospodarczego, jest wiele do zrobienia. Branża jako taka pewnie ma wiele mankamentów dotyczących i kwestii prawnych, zatrudnienia, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. No, można by było dużo na ten temat i oczywiście w zależności z jakiej perspektywy będziemy do tego podchodzić, to będzie zupełnie inne spojrzenie. Ja nie jestem właścicielem firmy ochrony, w związku z tym mam troszkę inne, patrzę z innego pułapu na kwestie dotyczące ochrony, ale jednocześnie jako menadżer nadzorujący projekt ochrony jednej sieci handlowej w Polsce, gdzie kilkadziesiąt obiektów wielkopowierzchniowych mam pod opieką tak zwaną, no to oczywiście z mojego punktu widzenia zupełnie inaczej patrzy na branżę ochrony, łącznie z problemami, które dzisiaj dotyka ta branża, to jest niestety, ale brak pracowników ochrony do pracy, zwłaszcza takich tak zwanych pracowników ochrony, zwanych detektywami sklepowymi. W tym zakresie jest wiele do zrobienia, łącznie niestety, ale traktowaniem chyba trochę po macoszemu, bo ani nie ma przygotowania, ani nie ma szkół, które w tym zakresie szkolą, i połączenie pracownika ochrony z detektywem pewnie dawałoby pożądane efekty i skutki, no ale kwestia zarobków, pieniędzy w tym zakresie i tak dalej. Skąd branża, bo chciałem wspomnieć o człowieku, dzięki którym mamy tak de facto prywatny sektor bezpieczeństwa w Polsce po przeobrażeniach geopolitycznych, a tak de facto to stało się jeszcze w 1988 roku, 23 grudnia, czyli wejście w życie tak zwanej ustawy Wilczka. Postać przeciekawa, trochę ze Śląskiem związana, w zasadzie dużo, ponieważ studiował na Politechnice Gliwickiej, studiował chemię, został dyrektorem, jak poczyta się jego biografię. Mówię o tym, ponieważ to jest jeden z ludzi, dzięki którym na przykład nasze pewnie mamy, babcie mogły prać pranie,
bo stworzył proszek XI jako przedsiębiorca. Był zresztą później przedsiębiorcą i ministrem przemysłu. Ciekawe podejście do władzy, był zawsze dyrektorem tak de facto od młodych lat, a dyrektorem został i wygrał konkurs, jak oczywiście historia wskazuje. Ile w tym prawdy jest, tego nie wiadomo do końca, bo oczywiście może to być trochę naciągany w cudzysłowie biogram. Natomiast ponoć jego koledzy ze studiów zgłosili, był konkurs na dyrektora w jednej zakładzie, zgłosili i ten już będąc studentem drugiego roku został dyrektorem. I tak de facto przez całe życie zginął, wiemy w jakich okolicznościach. Niewyjaśnione chyba do dzisiaj, popełnił samobójstwo, albo przynajmniej wiele wskazuje na to, że tak się stało. Natomiast stworzył ustawę, która miała kilkanaście artykułów i między innymi w artykule 11 umożliwiał on tworzenie firm ochrony, firm detektywistycznych i niektórych kwestii związanych z paszportami. I tak de facto od tamtego czasu funkcjonowało to 13 lat. Jeśli chodzi o detektywistykę, bo od 1988 roku, a do 1989, kiedy weszła w życie w marcu, chyba jak dobrze pamiętam, ta ustawa, to oczywiście była tak zwana działalność regulowana. Państwo dawało niby możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale trzymało pieczę. Nie miało zbytnio zaufania do właścicieli tego typu firm. I jak patrzymy na uprawnienia w tym zakresie, między innymi uprawnienia wynikające z wspomnianej ustawy o usługach detektywistycznych z 2001 roku, czy choćby ustawy o ochronie osób mienia z 1997 roku, to jeśli popatrzymy na ustawę o usługach detektywistycznych, to państwo w zasadzie praw żadnych nie dało detektywom. Jeśli przeanalizujemy zapisy ustawy, to mamy zero praw, a obowiązków mnóstwo. I to zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla samego detektywa. Detektyw posiadający licencję niekoniecznie musi być sam przedsiębiorcą. Może pracować u innego, który jest przedsiębiorcą. No i się okazuje, że ustawodawca nie zadbał totalnie. Natomiast kolejnym takim etapem, który miał duży wpływ na branżę ochrony, ze skutkami chyba niezbyt dobrymi, to ta ustawa deregulacyjna z 2013 roku, która zdaniem twórców miała wspomóc prywatny sektor bezpieczeństwa, miała ułatwić na przykład pracownikom ochrony wykonywanie zawodu, ale czy ona ułatwiła? Śmiem twierdzić, że niestety nie i troszkę wpłynęła na, rozregulowała w zasadzie, bo jeśli takie ciekawostki, jesteśmy w Spale na posiedzeniu zarządu Polskiej Izby Ochrony w 2013 roku, kiedy już mamy projekty ustawy deregulacyjnej, okazuje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ówczesne w ramach deregulacji w projekcie wpisuje, że na przykład umożliwienie uzyskania zezwolenia na broń obiektową, jak kosztowało 17 zł wcześniej, to miało kosztować 1800 zł. To pytam się, gdzie jest to ułatwienie dla pracownika ochrony, który startuje do zawodu, bardzo często będący w stanie bezrobocia i skąd on ma wyasygnować od razu kilka tysięcy złotych. W trakcie prac z ówczesnym dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji udało się to zmienić. Polska Izba Ochrony tu mocno stawała okoniem, że się tak wyrażę. No i udało się z tej kwoty 1800 stanąć na 600 z groszami. I ta kwota jest utrzymywana do dzisiaj. Jedynym tak zwanym plusem dla kandydatów na pracowników ochrony, kwalifikowanych pracowników ochrony, co było? Że nie musiał zdawać egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej. Co rzekomo było jednym z elementów ułatwiających zdobycie wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Przed deregulacją oczywiście to wszystko się inaczej nazywało. Była licencja pierwszego stopnia, licencja drugiego stopnia. Później zrównanie niejako kompetencji to spowodowało, że tak de facto dzisiaj menadżerem bezpieczeństwa kwalifikowany pracownik ochrony może mieć wykształcenie podstawowe, ma wpis na listę KPOF wydane przez komendanta wojewódzkiego i może sporządzać plany ochrony, załączniki antyterrorystyczne obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, będących elementami infrastruktury krytycznej, bo tak to zostało zrównane. Wcześniej
troszkę to było na innych zasadach. Myślę, że mimo wszystko lepszych, choćby ze względu na minimum progu wykształcenia dzisiaj to zostało, tak jak wspomniałem, wyrównane. Wracając do ustawy o usługach detektywistycznych, o której wspomniałem, mówiąc o prawach przedsiębiorcy zero, obowiązków co najmniej kilka. Przedsiębiorca, i to niezależnie od tego, na jakim etapie, czy przed rozpoczęciem czynności detektywistycznych, czyli przed podpisaniem umowy, już ma wiele obowiązków. Jednym z takich to jest oczywiście uzyskanie wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Musi być przedsiębiorcą, musi założyć działalność gospodarczą, zarejestrować ją. Czy to w samorządzie jako osoba fizyczna, czy to na podstawie KRS-u. Forma prowadzenia działalności nie ma tutaj znaczenia. Może być to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego. Uzyskać wpis do rejestru. Oczywiście za to wszystko trzeba płacić. Zgłoszenie ministrowi zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług. No, posiadanie licencji przez jednego minimum człowieka, który będzie figurował w dokumentacji rejestrowej. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej, co oczywiście wiąże się również z czym? Z pieniędzmi. Zachowanie oczywiście formy pisemnej świadczonych usług ochrony, usług detektywistycznych, czyli już na samym początku mamy tylko obowiązki, a jeszcze nie ma pieniędzy. Prowadzenie, przechowywanie dokumentacji dotyczącej na przykład zatrudnionych detektywów, przechowywanie dokumentacji dotyczących realizowanych umów, to wszystko przedsiębiorca musi realizować. To wynika z przepisów ustawy o usługach detektywistycznych. A bardzo istotny obowiązek to m.in. informowanie organów ścigania o zawarciu umowy ze zlecającym, jeżeli jest prowadzone postępowanie przygotowawcze, no i skutkującym daleko idącymi konsekwencjami, bo odpowiedzialnością karną, jeżeli zapomniałby w cudzysłowie taki detektyw czy przedsiębiorca w tym zakresie zgłosić o tego typu czynnościach. W toku prowadzenia czynności oczywiście też detektyw, przedsiębiorca, który prowadzi taką działalność, zero praw, a obowiązków mnóstwo. Po wykonaniu czynności detektywistycznych jeszcze więcej. I stąd między innymi oczywiście w trakcie deregulacji nasze stowarzyszenie, które wtedy w 2013 roku funkcjonujące do dzisiaj, Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów, też oczywiście trzeba wspomnieć o nim, że takie próby były, stowarzyszenie działa, wystosowało swoje stanowisko. Niestety Departament Koncesji i Zezwoleń niezbyt chętnie wziął nasze uwagi i zrobił to, co zrobił. Stąd między innymi pojawił się pomysł, aby pojawiła się struktura, stowarzyszenie, federacja, która będzie scalać środowisko, między innymi związane z prywatnym sektorem bezpieczeństwa, bo Polskiej Federacji Detektywów PFD-SP, czyli Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, to nie tylko przedsiębiorcy prowadzący usługi detektywistyczne, ale związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. To są firmy zajmujące się audytami bezpieczeństwa, sporządzaniem audytów, szkolące między innymi kandydatów ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Również tacy, którzy mają i firmy ochrony, a w portfolio mają też świadczenia usług. Zresztą przenikają się i Polska Izba Ochrony ma sekcję dotyczącą usług detektywistycznych. Stąd pomysł w 2017 roku w styczniu, jakby pomysł skonsumowany, udało się stworzyć za namową i dzięki działaniom pierwszego prezesa doktora Modrakowskiego i Marcina Berenta, czyli mecenasa doktora Marcina Berenta, który poza tym, że jest wiceprezesem PFDSP, to oczywiście prowadzi kancelarię prawną i jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I dzisiaj to PFD skupia ileś podmiotów. Nie jest to jakaś znacząca liczba. Między innymi teraz niedawno udało się zorganizować drugą konferencję detektywistyczną i tak
prowadząc tą drugą konferencję w grudniu, pierwsza była w 2019 roku przed pandemią, później pandemia nam uniemożliwiła realizację tego przedsięwzięcia i tak w grudniu na początek prowadząc spotkanie zarejestrowało się ponad 80 osób. I sprawdziłem sobie w rejestrze, ile jest zarejestrowanych przedsiębiorców, którzy mają wpis do regulowanej działalności w zakresie usług detektywistycznych. No to jest 1600 z groszem. 1662 bodajże było 2 grudnia. Oczywiście ta liczba nie jest do końca adekwatna, ona się zmienia, część wyrejestrowuje płynna bardzo mocno. Natomiast ta deregulacja od 2014 roku spowodowała, że zmniejszyły się kryteria. No i oczywiście dzisiaj detektywem może zostać tak de facto każdy, który ma jedyne minimum i kryterium to jest wykształcenie średnie, niekaralność. I tak de facto można, no i oczywiście ten kurs, który został narzucony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale kurs tak de facto 50 godzin. Co można za 50 godzin i zadał pytanie, czy można przygotować detektywa do pracy, wypuścić go na rynek i nie bać się, co on może narobić, nie tylko sobie, ale przede wszystkim klientom. O tych kompetencjach i tych problemach związanych tak naprawdę z jakością, to za chwilę będę chciał Cię jeszcze dopytać na pewno, zwłaszcza również w tej kontekście tej drugiej kariery. Ale jakbyś mógł się odnieść, bo ja mam wrażenie, że przedsiębiorcy w ogóle, wiadomo też jak traktują kwestie związane z bezpieczeństwem, to jest zazwyczaj koszt, którego jakby uzysku nie widzą. Gdzieś ta świadomość właśnie jest chyba niska, mają miejsce też pewnego rodzaju skróty w myśleniu, bo ochrona jest kojarzona między innymi z tą działalnością, o której wspominałeś, tak? To jest ochrona obiektów, również tych wielopowierzchniowych, imprez masowych, no bo przecież ustawa to wszystko też reguluje. Detektywów kojarzy się zazwyczaj mocno jednoznacznie, czyli kwestia rozwodów i zbierania pewnego materiału przez jedną ze stron. A przecież dzisiaj branża ochrony i branża usług detektywistycznych wygląda znacząco inaczej. To jest kwestia przecież wywiadu i de facto też kontrwywiadu gospodarczego czy biznesowego, jakkolwiek tego nie nazwiemy. Trochę też gdzieś tam balansowanie na granicy prawa, zdobywania pewnej przewagi konkurencyjnej bądź zabezpieczania się przed zdobyciem takiej przewagi przez inny podmiot. Mamy przecież duże firmy, nawet globalne, które też się tym zajmują, również są obecne i w Europie i w Polsce. Gdzieś tam chyba kwestie związane, tu będzie też skrót myślowy, z Pegasusem, trochę może u niektórych, ale raczej wydaje mi się, że w dużych podmiotach tylko to pozmieniały. Mówię o podmiotach spoza branży oczywiście, które potencjalnie by te usługi potrzebowały, ale przecież mocno też się gdzieś tam rozszerzyła branża OSINT-u, czyli zdobywania tych informacji z otwartych źródeł. Jest oprogramowanie, analitycy przechodzą na ten wolny rynek. Jak dzisiaj właśnie ta branża wygląda, jak ona mogłaby wyglądać, bo sam jesteś takim propagatorem właśnie idei, o której dzisiaj wspominałeś, takiego detektywa korporacyjnego, szeryfa przez niektórych nazywanych, taki doradca tak naprawdę też zarządu, który na różnych poziomach działalności w systemie danej organizacji jest w stanie wskazać pewne ryzyka, pewne zagrożenia, sposoby przeciwdziałania, obniżenia pewnych kosztów dzięki temu, ale przede wszystkim podniesienia tego bezpieczeństwa. Zdecydowanie tak, branża się zmienia, branża, prywatny sektor bezpieczeństwa, w tym między innymi i ochrona mienia, i usługi detektywistyczne, i zabezpieczenie imprez masowych, o których wspomniałeś, bo to tak de facto 3 ustawy niezależne, ale bardzo mocno połączone w jeden kocioł i na bazie tych 3 ustaw ja próbuję przedstawiać tym ludziom, którzy przechodzą przez moje ręce, kandydatom dla detektywów, perspektywy właśnie pracy, połączenie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, to cały artykuł 36, połączenie uprawnień wynikających no niestety z tej ubogiej ustawy detektywistycznej, w ubogiej w uprawnienia, bo tylko jedno uprawnienie można zdobywać bez zgody osób. I to tak też enigmatycznie to wszystko nazwane. No i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, gdzie tam mamy cały artykuł 20, który daje jeszcze szersze uprawnienia
członkom służby porządkowej informacyjnej i kierownikowi do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Połączenie tych trzech uprawnień myślę, że wprowadza na rynek całkiem dobrego i z pożytkiem dla oczywiście z zasobów przedsiębiorstwa człowieka, który jest w stanie, tak jak wspomniałeś, między innymi zajmować się doradztwem. W dużych korporacjach piony bezpieczeństwa działają, chociaż między innymi mam okazję prowadzić audyty bezpieczeństwa, czy to dla sektora finansowego, czyli obsługuję jeden z dużych banków europejskich, gdzie mam możliwość zaglądać, jak to w cudzysłowie oczywiście zaglądać, jak wygląda kwestia podejścia do bezpieczeństwa pieniążków od etapu przechowywania tych pieniędzy, relokacji itd., itd. To taki przykład. Ostatnio robiliśmy z kolegami, z firmą detektywistyczną, z członkiem PFD, audyt bezpieczeństwa dla jednego instytutu w Polsce. Instytut naukowo-badawczy, duży. Podejście bezpieczeństwa po zapoznaniu się, po przeprowadzeniu. No całe szczęście, że jakby ktoś przemówił zarządzającym, że trzeba się tym zająć. Przeprowadziliśmy audyt. Audyt to też takie trochę na dzisiaj, zwłaszcza audyt bezpieczeństwa, kiedy nie ma norm, są tylko normy techniczne w tym zakresie, a jeśli chodzi o audyt fizyczny, to nie ma w zasadzie żadnych norm. To ryzyko to tak de facto ISO 31000 z 2018 roku, wcześniej ta norma z 2009 roku. No i się okazuje, że po przeprowadzeniu audytu, oczywiście wyszczególniliśmy raport, sprawozdanie z audytu, bardzo wiele mankamentów od ochrony poprzez brak dbania o podstawowe elementy jak kontrola dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są próbki, badanie. No, jak byliśmy tam na miejscu, jak zobaczyłem pęk kluczy w jednych drzwiach pana doktora i grupa ludzi z całego świata, którzy tam sobie mają niekontrolowany dostęp. Skończyliśmy raport, dostaję informację po miesiącu. Chińczycy pod jakąś legendą próbowali się dostać do tegoż obiektu. No i dopiero wtedy zarząd, o jak dobrze, że zrobiliście to i teraz trzeba wprowadzić propozycje rozwiązań dotyczące kompleksowego zbudowania systemu bezpieczeństwa od kontroli dostępu, od ochrony osób, od kontroli dostaw. Wszystko. Dopiero taki incydent, co prawda incydent, który nie skończył się niczym złym. Całe szczęście. Natomiast ile takich mogło się zdarzyć w innych obiektach? Piszę dla obiektów infrastruktury krytycznej plany ochrony i załączniki antyturystyczne. Wiem, jak to też tam wygląda, jak niektórzy właściciele z taką lekką nonszalancją podchodzą. Ale po co to? A na co? A tak jak wspomniałeś, a przecież tego nie widać, tu trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na przykład na wdrożenie jakichś elementów i zainstalować te urządzenia. Już nie będę wspominał o jednym instytucją, która w imieniu Skarbu Państwa zarządza zasobami infrastruktury krytycznej. Miałem okazję sporządzać dla takiej instytucji obiekty drogowe, mosty. No i się okazało na końcu, że pieniędzy nie mają. I się wydawało, że jak się planuje, to owszem, będzie zatwierdzone przez komendanta wojewódzkiego, przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a my sobie to kiedyś i zrobimy. A mówię, nie, szanowni państwo, wy musicie to, co jest tutaj zapisane w tym planie, to, co zaakceptował szef delegatury ABW i komendant wojewódzki w tym mieście, musicie to wdrożyć, musicie to zainstalować. Ale my nie mamy pieniędzy na to, bo nie zostało zabudżetowane. A to czemu nie robiliście tak, jak się mówiło, że to trzeba mieć najpierw pieniądze, zaimplementować, a później przychodzi przedstawiciel ABW, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z odpowiedniego wydziału, sprawdza, weryfikuje i mówi tak, teraz jest ok, zatwierdzam załącznik antyterrorystyczny. Także słusznie wspomniałeś, że dzisiaj przedsiębiorcy, ta świadomość oczywiście rośnie, całe szczęście i widać to zarówno u małych przedsiębiorców, dużych, w dużych
przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych, które współpracują z zagranicą, te standardy kultury bezpieczeństwa są na wysokim poziomie, przynajmniej ja tak oceniam. Są piony bezpieczeństwa w tych przedsiębiorstwach, są przedstawiciele zajmujący się analizą ryzyk zewnętrznych, korporacyjnych, po to, żeby u właścicieli minimalizować apetyt na ryzyko w tym zakresie, a niektórzy niestety mają taki duży apetyt na ryzyko w myśl takiego, pewnie takiego jeszcze szlacheckiego podejścia do jakoś to będzie, szabelką wytępimy i okej. A nie ma takiego podejścia systemowego, to się zmienia. Natomiast sama branża też się zmienia. Branża, mówię, bezpieczeństwa prywatnego musi nadążać za zagrożeniami, musi technologicznie nadążać. Dzisiaj technologia oczywiście wyprzedza, bo dzisiaj już mamy tak zwaną ochronę smart, czyli nowoczesne systemy, nie tylko albo likwiduje się ochronę fizyczną na rzecz zabezpieczeń technicznych, ale trochę bardziej kulturalny sposób, przepraszam za takie wyrażenie, w porównaniu z tym, co działo się po przeobrażeniach geopolitycznych, kiedy między innymi uruchomiono branżę ochrony, importowano wiele zabezpieczeń technicznych, wtedy tylko ze świata, w zasadzie z Chin albo z Azji, i uznano, że wystarczy, że zamontujemy kamery, zamontujemy systemy kontroli dostępu, systemy włamania, czujki takie i jeszcze różne, i to wystarczy. I pracowników ochrony fizyczną niejako próbowano wyautować. Był taki okres w rozwoju branży ochrony. Mam nadzieję, że to już przeszło. Później ze względu na pewnie mniejsze koszty pracownicze był powrót do ochrony fizycznej. Teraz znowuż pandemia między innymi myślę, że spowodowała, że zmieniło się też podejście w tym zakresie i próbuje się wykorzystać nowoczesne technologie, zwłaszcza właśnie między innymi i sztuczną inteligencję i nowoczesne rozwiązania w zakresie analityki obrazu po to, żeby wspomóc pracownika ochrony, który siedzi na stacji monitorowania. Dzisiaj pracownicy ochrony to nowoczesne centra, do których podłączone są systemy z obiektów z całej Polski, a w zasadzie i ze świata, bo tutaj nie ma przeciwwskazań żadnych. Dzisiaj ta nowoczesna technologia umożliwia przesyłanie obrazu z drugiego krańca świata i są takie firmy, które prowadzą tu monitorowanie obiektów. Dzisiaj to zdecydowanie jest na korzyść i przedsiębiorcy, i sama branża. Ci, którzy pewnie prześpią, to za jakiś czas zostaną, mówiąc wprost, wyrugowani z rynku. Ale niesie to też, Andrzeju, pewnego rodzaju ryzyka i pewnego rodzaju paradoksy, bo w tamtym roku, bo mamy już rok 2023, ale w tamtym roku była afera z taką słynną chińską firmą, która dostarczała masę sprzętu monitorującego, w tym kamery. Okazało się, że firma zbierała dość sporo oczywiście danych u końcowych klientów, oczywiście nikt o tym nie wiedział, ani ten, który ten sprzęt miał u siebie zamontowany, ani ten, który u niego montował, czy ten, kto to wszystko nadzorował. Dzisiaj też czytałem artykuł, że jedna z chińskich firm, która dostarcza jakieś tam komponenty do silników, też nawet i karty SIM znajdowano w miejscach, w których być ich nie powinno, więc gdzieś ten problem też się pojawia i za chwilę się okaże, że dawno się okazało tak naprawdę, tylko chyba nie wszyscy to widzą, że pod tym kątem też należy nie branżę, klientów zabezpieczać, ale ta świadomość u tych klientów być musi. Andrzeju, na sam koniec chciałbym wrócić do tych kwestii ludzkich, że tak się wyrażę, bo mówimy o tych kompetencjach, doświadczeniach. Zacznę od małego przytyku niestety. Branża trochę sama jest sobie winna w pewien sposób, bo niestety bardzo często, jeśli chodzi o kompetencje pracownika, to się okazuje, że dla pracownika ta praca w ochronie to jest pierwszą pracą albo jedną z pierwszych, gdzie się jakieś tam doświadczenia dopiero próbuje nabywać z różnym skutkiem niestety, jak się okazuje. Gdzieś tam się to zderza niestety też z osobami, które wychodząc na przykład ze służb, też mając pewne doświadczenie, mają też swoje oczekiwania. Nie pójdą oczywiście za dość niską stawkę pracować. To jest trochę gdzieś, to są takie naczynia powiązane, tak? Bo klient chce jak najtaniej,
firmy walczą między sobą o klienta, ale niestety odbija się to potem też na jakości. Ale tak trochę podsumowując, jakbyś miał trochę poradzić chociażby tym osobom, które dzisiaj jeszcze są w służbie, może już myślą o tym kroku co dalej, może są na początku tej służby, bo ja cały czas twierdzę, że przygotowywać się do tego, nie chcę powiedzieć końca, ale do pewnego etapu, do tej zmiany, przygotowywać należy się dużo, dużo wcześniej, tak? Bo możliwości mamy różne, czy to będzie szeroko pojęta ochrona, czy to będzie szeroko pojęta branża detektywistyki. Można być biegłym, można być szkoleniowcem, mając też pewne doświadczenia, uprawnienia. Można być wykładowcą chociażby, tak jak my, tak? No na przykład. Można pójść bardziej właśnie w te zabezpieczenia związane z technologią, z techniką, z narzędziami, z bardzo szczególnymi i wąskimi kompetencjami. Jak ty na to patrzysz, co byś mógł doradzić z doświadczeń nie tylko własnych? Ciekawe pytanie. Natomiast no, prawdę powiedziawszy, każdy z nas jako człowiek niesie za sobą pewną wartość. Tu kwestia, myślę, połączenia z pasjami własnymi. Znam wielu ludzi, którzy przeszło na drugą stronę mocy, jak ja to nazywam, byli komendantami jednostek policyjnych i dzisiaj są kierowcami zawodowymi samochodów ciężarowych. Jeżdżą na tirach i to jest jego pasja. Realizuje się w tym ze skutecznością, odszedł na emeryturę w stopniu pułkownika i jeździ samochodem. I nie są to wcale jednostkowe przypadki. Znam takich co najmniej kilku, którzy to realizują. I chwała im za to. Robią to, co lubią, to, co kochają. I starałbym się, żeby każdy znalazł sobie coś w sobie, co sprawia mu przyjemność, co może wykorzystać. Znam ludzi, którzy odchodzą na emeryturę i robią sobie meble. Prowadzi zakład stolarski. No, tych możliwości naprawdę jest dużo, natomiast trzymając się tego sektora prywatnego bezpieczeństwa, to oczywiście mówię, tych możliwości jest mnóstwo, bo jeśli ktoś pracował w sztabie policji i zajmował się imprezami masowymi, to aż szkoda, żeby tego nie wykorzystać później po przejściu na drugą stronę mocy i też takich znam wielu. Dzisiaj branża jest, myślę, w stanie pochłonąć wielu. Ja nie mówię, że ci, którzy przychodzą, bo sam zatrudniam takich ludzi, jak myślicie, czy wszyscy policjanci to na starcie są lepszymi i mają większy bagaż doświadczeń. Większy bagaż doświadczeń pewnie niż od takiego świeżutkiego człowieka, który nie miał nigdy do czynienia na przykład z ujęciem osoby. Tak, ale nie wszyscy się zupełnie do tego nadają. Taka ciekawostka, nie jesteś pierwszą osobą, również mundurową, również i policjantem, którzy o tym mówią, że nie zawsze ten mundurowy będzie potencjalnie lepszym pracownikiem. Więc co poza wskazaniem tych tak naprawdę branż, o których przed chwilą wspomniałem, co poza tym, co też sam mówiłeś, żeby poszerzać te kwalifikacje, kompetencje, może masz jakieś pomysły, przykłady, robieniem studiów, co jeszcze taka osoba może zrobić, żeby świadomie się przygotować do przejścia? Można wykorzystać to, na co coraz większe zapotrzebowanie będzie miał rynek, to jest zdobywanie uprawnień w zakresie pilota bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w sektorze bezpieczeństwa. I dzięki między innymi współpracy z firmami szkolącymi i wdrażającymi, produkującymi drony, to już od pewnego czasu kreuje i daje możliwości między innymi policjantom, bo kojarzę ich w cudzysłowie oczywiście, bawię się w taką swatkę, albo gro ludzi zwraca się do mnie, gdzie można coś takiego zrobić, prowadząc kursy między innymi dla detektywa, tego typu propozycje daję. Dzisiaj dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny, jest nowoczesną kamerą tak de facto i do tego oprogramowanie, które może być wykorzystane w idealny sposób. Dzisiaj to jest, no myślę, że dopiero początek tego, co będzie się działo, co już w świecie się dzieje. W Polsce dopiero to raczkuje, ale to jest przyszłość. I to jest między innymi choćby jedna z propozycji takich trochę innych, odbiegających od standardu konwojenta, bo oczywiście dzisiaj tych form realizacji ochrony każdy może sobie znaleźć. Jeden jest postrzegawczy, ma zdolność, pracował w pionach operacyjnych,
idealny detektyw, na przykład sklepowy, będzie widział złodzieja. Na przykład funkcjonariusze z zakładów karnych są bardzo dobrymi pracownikami ochrony, z którymi współpracuję, mam ich kilkunastu w różnych lokalizacjach. I oni, czemu są dobrzy? Bo znają środowisko. Widzieli tych ludzi, znają tych ludzi, prewencyjnie, idealnie oddziaływują, bo on zobaczy go, to już wie, że on siedział za to. To oczywiście jest w stanie sobie go poprowadzić na obiekcie i bardzo często to są ludzie, którzy albo byli na przepustce na przykład i udało się ująć. Nie ma reguły. Bardzo dobrzy są funkcjonariusze straży pożarnej, też mam ich dużo. A na przykład funkcjonariusze pionu kryminalnego nie zawsze idealnie się wkomponowują. Już nie wspomnę o zarządzających projektami. Swego czasu namówiłem prezesa, żeby zatrudnił jednego z policjantów, który nadzorował całkiem dużym wydziałem. Miał zostać kierownikiem, został kierownikiem, ale popracował tylko 3 miesiące, bo on myślał, że tak to będzie jak w firmie, w której wcześniej pracował. Nie ma ludzi, to dawał informację, że ma -5, -7, -10. A mówię, chłopie, ty nie masz dawać, ty masz ich sam sobie znaleźć, zrekrutować, przeszkolić i zadbać o to, żeby zawsze była obsada. Także tu nie ma reguły. Dzisiaj oczywiście to zdobywać uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, zdobywać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, ktoś, kto ma wykształcenie techniczne, to kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego, ochrona fizyczna, steward. To oczywiście policjant emeryt raczej nie będzie się w to bawił, bardziej jako kierownik do spraw bezpieczeństwa, chociaż są tacy, którzy to lubią, bo przy okazji sobie i weźmie udział w imprezie, posłucha koncertu, też tacy są, czy jest fanem piłki nożnej, czy siatkówki i będzie obsługiwał jakiś tam obiekt, zresztą menadżerowie bezpieczeństwa, choćby w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji, to w większości policjanci bardzo dobrze sobie radzą. Samorządowcy są z nich mocno zadowoleni, bo potrafią organizować pracę, patrzeć pod kątem właśnie tego ryzyka, które się może zdarzyć, współpracować z innymi służbami. Możliwości jest naprawdę mnóstwo, trzeba tylko znaleźć dla siebie to, co lubimy i co chcemy robić. Jeśli to nam sprawia przyjemność, to nie ma lepszego połączenia. Mówię, odchodząc na emeryturę w 2011 roku we wrześniu, to tak de facto nie ma dnia wolnego, żebym się nie zajmował. Póki co sprawia mi to jeszcze przyjemność, satysfakcję. No, oczywiście też przynosi pieniądze. O pieniądzach nie wolno się wstydzić mówić, chociaż był taki okres, że się o tym nie mówiło. Natomiast dzisiaj trzeba mówić o tym, artykułować swoje potrzeby. Oczywiście na szybko, na gorąco takich kilka rad można udzielić. Zachęcam do współpracy w tym zakresie. Oczywiście robienia sobie uprawnień jak najwięcej. No, inwestowania w siebie po prostu, w myśl zasady uczenia się przez całe życie. Bardzo dziękuję za ten zestaw porad, sugestii, pomysłów. Dzisiaj moim Państwa gościem był podinspektor Andrzej Machowski, prezes Polskiej Federacji Detektywów, Stowarzyszenie Przedsiębiorców, a przy okazji także właściciel Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski. Jeszcze raz, panie inspektorze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ślicznie za poświęcony czas i możliwość podzielenia się moimi prostymi sugestiami i uwagami w tym zakresie. Dziękuję i zapraszam do współpracy. Głowa do góry! Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.